Thank you.
Zdrowie.
a z gwiazdką pod świeczę kłuną jasną życzcie sobie najzwyklej zwykłego ludzkiego szczęścia. Wesołych świąt! I teraz przekazuję panu burmistrzowi, proszę. Dzień dobry państwu, ja tak może bez rybu. Pozwólcie państwo, zanim złożę życzenia, chciałbym odnieść się, bo taka myśl mi się nasunęła. Mamy dwa uniwersytety. Mam uniwersytet ten mniejszy, no i ten troszeczkę tylko starszy. Po prostu koło Miasto Uniwersyteckie. Że to już jest może dobre hasło nawet reklamowe. Bo tak już na poważnie. Bardzo dziękuję przede wszystkim za zaproszenie. Bardzo dziękuję, że państwo tak licznie przyszliście dzisiaj, żebyśmy wspólnie tutaj wysłuchali tego wspaniałego koncertu, ale również złożyli sobie życzenia. Bardzo dziękuję również wszystkim organizatorom, Uniwersytetowi Trzeciego Wieku, na ręce pani Henryki Królak, pani Ewy, pani Małgosi, Domowi Kultury na czele z panem Marianem Pełko. Przede wszystkim za tą wspaniałą scenografię. Ja zawsze podkreślam, że każda uroczystość od razu nabiera jeszcze wielkiego, większego blasku, świeci tak jak ta gwiazdka wigilijna, jeżeli to otoczenie jest tak wspaniale przygotowane. Serdecznie dziękuję za to. Cieszę się, że w tych ostatnich dniach, bo to już praktycznie zostało nam tydzień czasu, półtora do Wigilii, jeszcze znaleźliśmy czas, żeby na chwileczkę przynajmniej przywieźć do Domu Kultury, przywieźć na Uniwersytet, a żeby tutaj się spotkać. Także dziękuję za zaproszenie. Szanowni państwo, te święta Bożego Narodzenia chyba są takimi świętami najbardziej rodzinnymi. Te święta były właśnie takimi świętami rodzinnymi, pełnymi ciepła. Żebyście w tym dniu może troszeczkę odetchnęli, może pomyśleli o pewnych sprawach, o których nie ma czasu w tym życiu codziennym. Także życzę ciepła, radości. Poza tym życzę państwu zdrowia, życzę państwu zadowolenia, życzę państwu tego, abyście nie tylko te święta, ale w ogóle swoje dni spędzali w gronie osób wam przychylnych, kochających was, szanujących, żebyście zawsze czuli też wsparcie i w rodzinie, i wokół w osobach. No cóż, wszystkiego najlepszego w takim razie na święta. Może nie tak pięknie, poetycko, jak pani się przygotowały. Jak gdyby wiedział, to może też bym się przygotował. Panie pośle, w poezji, ja pożywię.